Od kilku tygodni media biją na alarm. Lekoodporna bakteria jest śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi. New Delhi, bo tak nazwano Klebsiellę pneumonię, rzeczywiście spędza sen z powiek specjalistom. Do grupy szczególnie narażonych na zakażenie tym drobnoustrojem są pacjenci i personel szpitali. Na szczęście w suwalskiej placówce póki co z sukcesem udaje się zapobiegać wewnętrznym zakażeniom Klebsiellą. Aktualnie na daną chwilę, na dany dzień nie mamy żadnego pacjenta z tym drobnoustrojem, czyli nie mamy ani kolonizacji, ani zakażenia. Mamy opracowaną procedurę, że jeśli był hospitalizowany w ciągu ostatniego roku w innym szpitalu poza naszym, a więc lekarz zleca badanie przesiewowe. W bieżącym roku w naszym szpitalu odnotowano 2 przypadki zachorowań na skutek zakażenia New Delhi. Ścisły rygor w postępowaniu z pacjentami oraz łód szczęścia pozwoliły na niedopuszczenie do tragicznego finału. Szczepy tym razem okazały się wrażliwe na ustalony w badaniach laboratoryjnych antybiotyk. Zazwyczaj jednak bakteria ta odporna jest na wszelkie tego rodzaju leki. Oznacza to, że żadne wdrożone leczenie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu i koniec jest tragiczny. Klebsiella jest bakterią neutralnie bytującą w ludzkich jelitach. Skoro każdy ją ma, to dlaczego nie każdy choruje? Okazuje się, że u nosiciela bakteria nie wywołuje choroby. Nosicielstwa się nie leczy. Natomiast jeśli taki pacjent znajdzie się w szpitalu, stanowi on pewne zagrożenie dla innych pacjentów zdrowych, przebywających na danym oddziale. I w związku z tym są tutaj działania ze strony epidemiologii szpitalnej, działania, które są sprecyzowane, opracowane, przeniesione na papier w procedurach medycznych, a więc taki pacjent w szpitalu po zdiagnozowaniu, po zweryfikowaniu, że jest nosicielem, powinien być poddany izolacji i obserwacji. Natomiast gdyby doszło do zakażenia tym drobnoustrojem, a więc na przykład zakażenia, prawda, układu moczowego, zakażenia rany, wtedy taki pacjent zgodnie z odpowiednim antybiogramem powinien być, jeśli ma objawy zakażenia, powinien być leczony. I właśnie problem jest w tym, że te pałeczki są tak oporne, prawie że na wszystkie antybiotyki, i problem zaczyna się wtedy, no, gdy nie mamy możliwości podania antybiotyku, bo nie ma go. Na wszystkie antybiotyki zdarza się, że i w 100% jest ta bakteria oporna. Skąd ta odporność? Wyjaśnienie jest proste. Każdy tak często zażywany przez człowieka antybiotyk po prostu buduje odporność drobnoustroju. Dlatego specjaliści apelują, by nie sięgać zbyt często po ten rodzaj leków i dobierać antybiotyki wyjątkowo starannie. Ich zdaniem wręcz logiczne i wskazane byłoby wykonywanie antybiogramu przy każdej terapii lekami z tej grupy. Przy przenoszeniu zakażeń kluczową sprawą jest także zachowanie należytej ostrożności i higieny, ale o tym w następnym felietonie. Wie pan co? No, tak, ja pokażę tak. Jak my dezynfekujemy ręce, naleję, to jest środek, tylko z takim związkiem fluoryzującym. Ja będę pokazywała, jak ja to robię, i pani to samo, i później zobaczymy, bo to jest, jak te ręce będą zdezynfekowane. I teraz robimy o takie: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz tu, w ten sposób, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz tu bierzemy. Tak powinniśmy, o tak, za kciuk. Tak. I tu. O tu. I teraz o tutaj. I to 30 sekund powinno trwać. To personel powinien, no, robić, dezynfekować po każdym kontakcie z pacjentem. I teraz tak, bardzo proszę, żeby pani włożyła o tak ręce, tutaj. O, i teraz, tak, te ciemniejsze pola, to znaczy, że pani nie zdezynfekowała tych miejsc, a ręce powinny być, wszystkie powierzchnie powinny być pokryte, środek powinien być wtarty. I druga strona,
Druga, tak. A teraz a boczki, tu pokażemy, o tu, tu, tu. Jeszcze, o, a teraz, a jeszcze tu. O, o tak, jest. I teraz ja też pokażę, proszę, widać, prawda? Widać, o, widać niezdezynfekowane powierzchnie, a więc jest to nieprawidłowa, nieskuteczna dezynfekcja rąk. Ona powinna, powierzchnie powinny być wszystkie.